Hej wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Ugly to Beauty. I dzisiaj idziemy, moi drodzy, na całość. Robimy Ugly to Beauty w 5 minut. Tadam, tak, było już 15, było 10. To sobie tak dzisiaj pomyślałam, czemu nie 5? Czemu nie? Czyste szaleństwo, ja wiem. Ale tak, postanowiłam spróbować. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Tutaj mam simkę Lolitkę Ludek, zrobioną przez Karlę. Za co jej dziękuję oczywiście. Pozwolę sobie ją rozebrać przed włączeniem czasu. No bo wiecie, 5 minut to mało. Oczywiście robię tylko ten pierwszy strój. Dobra. Więc tak się teraz prezentuje nasza Lolitka. I mam nadzieję, że jesteście gotowi. Włączam sobie tutaj swój zegarek i... O nie, już czuję, że będę tego żałowała. Ona nie ma takiej złej twarzy. Można usuwać zmarszczki? W sumie to nie wiem. Dobra, czekajcie. Nie, nie. Zróbmy jej ciało szybko. Bo jak zwykle będzie najwięcej roboty z twarzą. O. No i już tak się wygląda. Tylko ona jest strasznie wychudzona. Nie. O co chodzi? No bo ona mięśni żadnych nie, dobra. Teraz jest chyba ok. Powiedzmy, że jej ciało jest całkiem spoko. Chodźmy do twarzy szybko. Uszy. Jesus Christ. Oczy. O, szybko mogłam ją ubrać. Jak to zmniejszyć? Już dawno nie robiłam, powiem wam. Ugly to Beauty. Ojejku. Ojejku. Cóż to... będzie, cóż to będzie. O. Weź mi coś z tym nosem. Oj, to oczy są. Ja chciałam z nosem. O. O, no, no, no. Tak z przodu nie wyglądało źle, powiem wam. Trochę lepiej detali chyba. O, o, Jesus Christ. O. Aha, jeszcze zapomniałam dodać, że dzisiaj bez modów. Dzisiaj bez modów, bo była aktualizacja i... I tak, już mi się nie chciało włączać gry od nowa. Bo sama aktualizacja zajęła mi tyle czasu, że masakra po prostu. Te aktualizacje są po prostu okropne. Nie dość, że Ork mi się aktualizował, to jeszcze mi się aktualizowały te Simsy. Jakaś masakra to była. I jak ona wygląda? Źle. Jak ona wygląda? Źle. O no, została nam ponad minuta, ja ją szybko muszę ubrać. Idę na łatwiznę, wybieram jej kompletny strój, ponieważ nie mamy czasu. Boże, co ja mam ubrać? Czekajcie, to jest ładne. Albo to. O, to jej zestawie jest ładne. I wiecie, co bym jeszcze o, czekajcie, te sandałki były fajne. O. Może takie niebieskie? Kolor skóry... Ajajaj, kolor skóry? O Jezus! Czy mam też się te kolory jakieś dziwne? O, to nie spoko. Tą zmarszczkę z czoła! Jak jej zdjąć? Chyba tu. Troszkę ją odmłodzimy, co? Przepraszam was, jeśli słyszycie jakieś hałasy, ale moi sąsiedzi po prostu nie potrafią funkcjonować w społeczeństwie. I strasznie mnie irytują, bo wiecznie hałasują. Ich dziecko to jest po prostu największa tragedia i zło tego świata. O-o!
Tak, moi drodzy, koniec czasu. Nawet jej włosów nie zmieniłam. Nie wierzę. No i co o tym myślicie? Kurczę. No powiem wam, że masakra. Ona nie wygląda dobrze. Znaczy, wygląda lepiej niż wyglądała, ale... No 5 minut to jednak za mało zdecydowanie. No ale cóż, no takie wyzwanie sobie postawiłam. No i jest jak jest. No trudno, no. To nasza Lolitka po przemianie. Nie wszyscy muszą być idealni. Mam nadzieję, że wam się podoba. No i cóż, no na koniec dam wam oczywiście zdjęcie porównawcze, no a... Na razie to było tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Taki krótki, hardkorowy. No. Także dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!